Okay, we'll start. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Akshis Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamaya Dadati Svaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Scha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vaneshwari Vishwabhanu Sthuti Devi Panamami Hari Priye Vancha kalpataru vascha kipa sinu vayevacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. My marker is on the last verse of chapter 1, canto 2. Is that correct? Mm-hmm. Is that what you have? Yes. Katamrita? But it says your speaker is off. Sorry. Hare Krishna, everyone. Please accept my humble obeisances. Yes, this is... Canto, second canto, first chapter, text 39. Which happens to be the last verse in the chapter. Yeah. Okay. Sarva dvitviti anubhuta sarva atmayata svapana janekashai satkaha tam satyam ananta ananda idam Baj Bajeta Nam Yatra Sajed Yatra Atma Pati Pataha. Translation. One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations, just as ordinary person creates thousands of manifestations in dreams. One must concentrate the mind on him, the only all-blissful absolute truth. Otherwise, one will be misled and will cause his own degradation. Tłumaczenie. Należy skupić swój umysł na najwyższej osobie Boga, który przejawia siebie w niezliczonych manifestacjach, tak jak zwykły człowiek stwarza tysiące manifestacji w swoich snach. Należy skupić umysł na tym, który jest jedyną, pełną szczęścia prawdą absolutną, gdyż w przeciwnym razie ulegnie się złudzeniom i doprowadzi do własnej degradacji. So nice analogy that ordinary people make so many creations in the dreams. Więc tutaj mamy bardzo trafną analogię odnoszącą się do tego, że zwykli ludzie mają tyle tyle wizji w swoich snach. We have experienced just in our own person how many strange dreams we have. Nawet osobiście możemy tego doświadczyć. Przecież zobaczcie, ile mamy dziwacznych snów. So every night, billions of people are dreaming. Just imagine how much different manifestations are there. Więc skoro miliardy ludzi codziennie śnią, to tylko sobie wyobraźcie, jak wiele powstaje z tego wizji i manifestacji. Similarly, Krishna is one, but he has millions of manifestations. I tak samo Pan Krishna, on jest jeden, ale ma miliony różnych manifestacji. We should meditate upon him, the Supreme Lord. Więc powinniśmy medytować nad nim, najwyższym panem, nad tą jego formą. Report in this verse, the process of devotional service is indicated by the great Goswami Srila Sukadeva. He tries to impress upon us that instead of diverting our attention to several branches of self-realization, we should concentrate upon the Supreme Personality of Godhead as the supreme object of realization, worship, and devotion.
Self-realization is, as it were, offering a fight for eternal life against the material struggle for existence, and therefore, by the illusory grace of the external energy, the yogi or the devotee is faced with many allurements which can entangle a great fighter again in the bondage of material existence. Go ahead. Znaczenie. W wersecie tym wielki Goswami, Srila Sukadeva, mówi o procesie służby oddania. Próbuje on przekonać nas, że zamiast rozpraszać się poprzez różne metody samorealizacji, powinniśmy skupić się na najwyższym obiekcie realizacji czci i oddania, najwyższej osobie Boga. Samorealizacja w swoim rzeczywistym sensie jest walką z egzystencją materialną o wieczne życie. Zewnętrzna energia poprzez swoją zwodniczą łaskawość stwarza wiele pokus dla joginów i baktów. Pokusy te są w stanie usilnić na powrót nawet bardzo walecznych bojowników o wieczne życie. We see here there's a fight. In other words, the struggle is to keep ourselves fixed in Krishna consciousness because since time immemorial we've been wandering in different bodies trying to enjoy this material energy. Więc jak widzicie, wyzwaniem tutaj jest pozostanie skupionym na służbie oddania w świadomości Kryszny, dlatego że przez wiele, wiele żyć nasze umysły wędrowały przez tak wiele różnych możliwości i opcji. So throughout the Gita we see Krishna's advising us to be one-pointed in our devotion, otherwise we'll be dragged away by Maya again. Nawet w całej Gicie Krishna tak naprawdę cały czas skupia naszą uwagę na jednym punkcie, abyśmy w tym jednym kierunku bhakti yogi się skupili, inaczej w przeciwnym razie nasz umysł będzie rozproszony, będzie to tu, to tam skakał. But by mercy of a guru like Srila Prabhupada, the Acharya, if we just meditate upon him, then that'll be just as good as meditating on Krishna. Ale dzięki łasce naszego Acharyi, jej Svetlananta Swami Prabhupada, jeżeli nawet na nim skupimy umysł i o nim będziemy medytować, to również dosiągniemy tej łaski. So we can meditate upon him because he's given us this big institution, and to keep it running nicely, it requires some qualification from our side. Możemy o nim medytować, dlatego że był wielką osobistością. Zobaczcie, jaką nam niesamowitą organizację dał. I to wymaga pewnych specjalnych, szczególnych kwalifikacji, dlatego medytowanie o nim jest jak najbardziej wskazane. Example is given of a grown-up boy, then he wants to have his own house and his own children. Jest taki przykład młodego chłopca, który chce mieć swój własny dom, swoje własne dzieci. But when a devotee becomes mature, he may think, why do I have to bother with this institution? I can have my own mission, my own disciples, it'll be simple. I czasami tacy baktowie, którzy już długo są w tym procesie, mogą myśleć, no ja już dojrzałem jako bakta, no to po co mam zostawać w tej instytucji? Może założę własną, będzie prościej. So it's a struggle to cooperate together, the senior devotees. And if we do it, then Prabhupada will be pleased. Widzimy czasami u starszych wielbicieli, że współpraca jest wyzwaniem, jest trudna dla nich. Jednak jeżeli będziemy współpracować, to Śla Prabhupada będzie zadowolony. A yogi can attain miraculous success in material achievements such as anima and lagima, by which one can become more minute than the minutest or lighter than the lightest. Or in the ordinary sense, one may achieve material benediction in the shape of wealth and women. But one is warned against such allurements because entanglement again in such illusory pleasures means degradation of the self and further imprisonment in the material world. By this warning, one should follow one's vigilant intelligence only. Jogin może osiągnąć niezwykłe możliwości materialne, takie jak anima i lagima, dzięki którym może stać się mniejszym niż najmniejsze i lżejszym niż najlżejsze. Może on także posiąść dobra materialne w formie bogactw i kobiet. Pisma Święte przestrzegają jednak przed tymi pułapkami, gdyż ponowne uwikłanie się w takie złudne przyjemności oznacza jedynie degradację duszy i dalsze uwięzienie w świecie materialnym. Korzystając z tych przestróg, powinno się postępować jedynie za głosem czujnej inteligencji.
So this intelligence then has to be very always alert not to again become victim of Maya. Więc ta inteligencja, ona zawsze musi być taka czujna, żeby nie stać się ofiarą Mai. So that requires some qualification from our side. I to wymaga od nas, jakby po naszej stronie, pewnych kwalifikacji. The Lord is ready to help us in every way, but we have to want that help. Najwyższy Pan jest zawsze gotów nam pomóc w dowolny sposób, jednak my najpierw musimy tej pomocy chcieć. Now, that desire is in our hands. If we don't desire the mercy of the Lord or his representative, then how can they give it to us? Zrozumcie proszę, że to pragnienie jest w naszych rękach. Jeżeli my nie będziemy pragnąć łaski Śla Prabhupada chociażby, czy Najwyższego Pana, to w jaki sposób oni mogliby nam ją dać? So from our side, we have to be intelligent enough to realize the best thing for us is to be Krishna conscious. Więc jakby po naszej stronie leży na tyle wykazanie się inteligencją, żeby zrozumieć, że to jest całkowicie w naszym interesie, żeby stać się świadomym Kryszny. Then we should be alert to accept everything favorable for our Krishna consciousness and reject everything unfavorable. I powinniśmy być również bardzo czujni tutaj, żeby przyjmować wszystko to, co jest korzystne dla naszego dalszego rozwoju świadomości Kryszny i odrzucać wszystko to, co jest niekorzystne. The Supreme Lord is one and his expansions are various. He is therefore the super soul of everything. When a man sees anything, he must know that he is seeing it secondary and the Lord seeing is primary. One cannot see anything without the Lord's having seen it first. This is the injunction of the Vedas and the Upanishad. So whatever we see or do, this super soul of all acts of seeing or doing is the Lord. Therefore, the simultaneous oneness and difference between the individual soul and the super soul is propounded by Lord Chaitanya Mahaprabhu as the philosophy of the Chintabheda Vedatatva. Najwyższy Pan jest jednym, ale jego ekspansje są różnorodne, dlatego jest on duszą najwyższą wszystkiego, co istnieje. Kiedy człowiek postrzega cokolwiek, powinien wiedzieć, że jego widzenie jest wtórne, gdyż pierwotnym jest widzenie jego przez Pana. Nie można ujrzeć czegoś, co nie zostałoby wcześniej ujrzane przez Najwyższego Pana. Tak mówią Wedy i Upaniszady. Cokolwiek widzimy lub robimy, dusza najwyższa wszystkich aktów widzenia czy działania, duszą najwyższą wszystkich aktów widzenia czy działania pozostaje Najwyższy Pan. Ta teoria jednoczesnej jedności i różnorodności indywidualnej duszy i duszy najwyższej została przedstawiona przez Pana Chaitanya Mahaprabhu w formie filozofii Achintya Bheda Abheda Tattva. So this interesting Prabhupada is giving us a clue how we can overcome sense gratification. I to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ Śrila Prabhupada podpowiada nam tutaj, jak możemy przezwyciężyć pragnienie zadowalania własnych zmysłów. Śrila Bhaktisiddhanta warns us to give up the sensuous gaze of inspection. Could you repeat the last phrase? Yeah, the sensuous gaze of inspection. With our eyes, you got it? Ja. A więc tutaj jesteśmy ostrzegani, aby porzucić taką bardzo, bardzo silne pragnienie zmysłów do badania wszystkiego szkiełkiem i okiem. So we're gazing at the opposite sex and thinking how we're enjoying that sight. But Krishna has already seen it. Krishna is there before us as the super soul. Przykład bardzo tak nas ciągnie do tego, żeby przyglądać się atrakcyjności płci przeciwnej, ale zapominamy o tym, że przecież naddusza usytuowana w naszym sercu jako paramatma już to wszystko widziała wcześniej. So this can help us give up this way of seeing. Więc to może uświadomienie sobie tego może pomóc nam porzucić ten taki pożądliwy sposób patrzenia. We are looking with a mood of enjoying what we see. My patrzymy w takim nastroju czerpania przyjemności z tego, na co patrzymy. Chcemy tą przyjemność czerpać. But it's already been enjoyed by Krishna, so we don't
have to run after that. Ale tak naprawdę Krishna już na to spojrzał i już zaczerpnął z tego przyjemność, jaka tam ewentualnie była, więc my nie musimy tego jakby robić. Sometimes beautiful things may come into our vision by by chance or by karma, but we shouldn't dwell on those and become entangled. Czasem jakieś piękne rzeczy mogą do nas przyjść, w cudzysłowie, czy to z powodu karmy, czy z powodu jakichś tam innych aranżacji, ale powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby nie pogrążać się w tym za bardzo, ponieważ to może powodować, że znowu zostaniemy związani przez Maję. This way we can give up running after sense gratification if we understand that our senses will be pleased automatically according to our destiny. We don't have to run after, just like the suffering comes without our asking for it, so the pleasure will also come. Jeśli uświadomimy sobie, że nasze zmysły automatycznie i tak będą zadowolone, jakby zgodnie z tym, co jest nam zapisane, to możemy pozbyć się tego pożądliwego takiego pragnienia ciągłego ganiania za zadowalaniem własnych zmysłów. Ponieważ to zadowolenie czy to cierpienie, ono i tak przyjdzie wtedy, kiedy ma przyjść i odejdzie, kiedy ma odejść. And the more we become Krishna conscious, the more we'll find pleasure within. A im bardziej będziemy stawać się świadomi Kryszny, tym więcej przyjemności będziemy odnajdywać w środku, wewnątrz nas. Pleasure will come to us. We don't have to run after it. Ta przyjemność sama się pojawi w naszym życiu. Nie musimy za nią się uganiać. The Virat Rupa, or the gigantic feature of the Supreme Lord, includes everything materially manifested, and therefore the Virat, or gigantic feature of the Lord, is the super soul of all living and non-living entities. But the Virat Rupa is also the manifestation of Narayan, or Vishnu. And going further on and on, one will eventually see the Lord Krishna is the ultimate super soul of everything that be. The conclusion is that one should unhesitantly become a worshipper of Lord Krishna, or, for that matter, his plenary expansion, Narayan, and none else. In the Vedic hymns, it is clearly said that first of all, Narayan casts a glance over matter, and thus there was creation. Before creation, there was neither Brahma nor Shiva, or to speak of others. Sripad Sankaracharya has definitely accepted this, that Narayan is beyond the material creation, and that all others are within the material creation. The whole material creation, therefore, is one with and different from Narayan simultaneously. And this supports the Achintabheda Vedatattva philosophy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Go ahead. Virat Rupa, gigantyczny aspekt Pana, zawiera wszystko, co zostało zamanifestowane materialnie. Pan jest więc duszą najwyższą wszelkich tworów żywych i nieożywionych. Virat Rupa jest także manifestacją Narayana, czyli Pana Vishnu. Kontynuując dalej takie rozważania, przekonamy się, że ostateczną duszą najwyższą wszystkiego, co istnieje, jest Pan Kryszna. Konkluzja jest taka, że należy bez wahania zostać czcicielem Pana Kryszny lub jego pełnej ekspansji, Pana Narayana. Nie musimy czcić nikogo innego. Hymny wedyjskie mówią wyraźnie, że początkowo Pan Narayana rzucił spojrzenie na materię i w ten sposób zostało dokonane stworzenie. Przed stworzeniem nie istniał ani Brahma, ani Shiva, nie mówiąc już o innych. Sripada Sankaracharya całkowicie zaakceptował to, stwierdzając, że Narayana znajduje się poza materialnym stworzeniem, stworzeniem, w którym znajdują się wszyscy inni. Całość materialnej kreacji jest więc jednocześnie tożsama i różna w odniesieniu do Pana Narayana. Jest to potwierdzenie filozofii Achintya Bheda Bheda Tatwa, prezentowanej przez Pana Sri Chaitanya Mahaprabhu. So again, Prabhupada's bringing us to the late Chaitanya Mahaprabhu's Achintabheda Bheda Tatva philosophy. Więc tutaj znowu Śla Prabhupada jakby zaznajamia nas z tą filozofią Achintya Bheda Bheda Tatva. Because if we understand this properly, then we can always be Krishna conscious, because we'll see that nothing is outside of Krishna. Ponieważ jeżeli właściwie to zrozumiemy, to jesteśmy w stanie zawsze być świadomi Kryszny, bo wtedy rozumiemy, że nic nie istnieje jakby poza Kryszną. Being an emanation from the glancing potency of Narayan, the whole material creation is not different from him. But because it is the effect of his external energy, Bhiranga Maya, and is aloof from the internal energy, Atma Maya, the whole material creation is different from him at the same time. Będąc
Będąc emanacją siły spojrzenia na Narayana, całe materialne stworzenie jest z nim tożsame. Jest ono jednakże produktem jego zewnętrznej energii, Bahiranga Maya, oderwanym od energii wewnętrznej, Atma Maya, i dlatego też jednocześnie jest ono czymś różnym od niego. The example given in this verse very, very nicely is that of a dreaming man. The dreaming man creates many things in his dream, and thus he himself becomes entangled, the entangled seer of the dream, and is also affected by the consequences. Material creation is also exactly a dreamlike creation of the Lord, but he is being transcendent, but he being the transcendental super soul is neither entangled nor affected by the reactions of such a dreamlike creation. He is always in his transcendental position, but essentially he is everything and nothing is apart from him. As a part of him, one should therefore concentrate on him only without deviation. Otherwise, one is sure to be overcome by the potencies of the material creation, one after another. It is confirmed in the Bhagavad Gita 9.7. Werset ten podaje bardzo dobry przykład. Śpiący człowiek stwarza w swoim śnie wiele różnych rzeczy, stając się w ten sposób zarówno obserwatorem uwikłanym w sen, jak i osobą ponoszącą konsekwencje snu. To materialne stworzenie jest właśnie takim podobnym do snu dziełem Pana. Pan jednak, będąc transcendentalną duszą najwyższą, nie jest ani uwikłany w ten sen, ani też nie odczuwa jego skutków. Najwyższy Pan zawsze zajmuje pozycję transcendentalną, ale zasadniczo jest on wszystkim. Nie ma nic, co istniałoby niezależnie od niego. Każdy jest jego cząstką i dlatego każdy powinien skupić się jedynie na nim. W przeciwnym razie z pewnością owładną nami jedne po drugiej moce materialnego stworzenia. Bhagavad Gita 9.7 mówi o tym. 9.7 Bhagavad Gita Sarva Bhutani Kunteya Prakitim Yanti Mamikam Kapa Kashye Punastani Kapado Vishujami Aham. O son of Kunti, at the end of the millennium, every material manifestation enters into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I again create. Go ahead. O synu Kunti, pod koniec milenium każda manifestacja materialna łączy się z moją naturą, a na początku następnego milenium ponownie ja stwarzam ją poprzez swoją moc. The human life, however, is an opportunity to get out of this repetition of creation and annihilation. It is a means whereby one may escape the Lord's external potency and enter into his internal potency. Asanza Bhaktivedanta Purport, the second canto, first chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The First Step in God Realization. Ludzkie życie jest jednakże okazją do wydostania się z tego cyklu stwarzania i unicestwiania. Jest ono środkiem, dzięki któremu można uciec od zewnętrznej mocy Pana i zagłębić się w jego moc wewnętrzną. Tak kończą się objaśnienia Bhaktivedanty do pierwszego rozdziału drugiego kanto Srimad Bhagavatam, zatytułowanego Pierwszy krok w realizacji Boga. Again, it's opportunity. We shouldn't let this opportunity pass because again, we may go back into the 8,400,000 species and maybe ages and ages again before we come to a human form of life. So we have this human form of life. We've connected with the pure devotee, Srila Prabhupada. Everything is favorable. We should take the advantage. Tak więc ponownie konkluzja najważniejsza jest taka, że powinniśmy zdecydowanie wykorzystać tą niesamowitą szansę daną nam dzięki Śla Prabhupadowi, jego łasce, na uniknięcie ponownego uwikłania w ten niekończący się ciąg narodzin i śmierci. Przecież jest 8,400,000 gatunków różnych istnień, więc mogą lata świetlne upłynąć, zanim znowu uda nam się trafić na taką możliwość. So we don't become fanatical. We go step by step. We see that fanaticism just leads to misunderstanding and mode of passion, which is never satisfied. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy byli fanatykami. Fanatyzmu raczej unikamy, dlatego że jest on w gunie ignorancji, przepraszam, w gunie pasji, i taki fanatyzm nie prowadzi do niczego dobrego, tylko do jeszcze większych nieporozumień. Ale krok po kroku staramy się rozwijać w świadomości Kryszny. So fanaticism or
mental speculation, these things won't satisfy us. Zrozumcie proszę, że taki fanatyzm czy jakieś mentalne spekulacje nigdy nas nie usatysfakcjonują. Therefore, Prabhupada wanted to read his books. Właśnie dlatego Śla Prabhupada chciał, abyśmy czytali jego książki. Then we'll become intelligent to see that this is a real wonderful opportunity and we should take advantage of it. Ponieważ dzięki temu zrozumiemy, zobaczymy i zrozumiemy, że to jest naprawdę niesamowita szansa, którą otrzymaliśmy i będziemy w stanie z pełną determinacją i taką wiarą, przekonaniem zaangażować się w ten proces. So intelligence is very valuable if we use it properly. Inteligencja jest bardzo cenna, jeżeli właściwie z niej korzystamy. But sometimes we see the tendency to become over-intelligent. Ale czasami widzimy taką tendencję do bycia zbyt inteligentnym. In other words, real intelligence should accept the reasonable explanation that's given by the Shastra and Guru and not always be challenging. Tak więc prawdziwa inteligencja polega na tym, że powinniśmy dostrzec, że no nie jest właściwe ciągłe rzucanie wyzwań naszemu guru czy temu całemu procesowi, ponieważ wszystko zostało tam jasno wyjaśnione. When the reasonable explanation is given from the Shastra and Guru, we should just accept it and go forward with our Krishna consciousness, not always dwelling on the doubts. Więc jeżeli otrzymujemy rozsądne wyjaśnienie, czy to z siast, czy od naszego mistrza duchowego, to powinniśmy po prostu je zaakceptować, przyjąć, a nie rozgrzebywać przez wieki. I remember in Japan, early days, one devotee was asking so many questions and Prabhupada was getting frustrated. He said, what is your next question? Pamiętam kiedyś w Japonii pewien wielbiciel też tak zalewał Śla Prabhupada pytaniami i on w pewnym momencie się zirytował i się zapytał, jakie będzie twoje kolejne pytanie. In other words, he saw that this person wanted attention, so he's just asking questions, even there was no reason to be questioning, because everything was clear. Innymi słowy, Śla Prabhupada zauważył, że ten człowiek po prostu chciał uwagi przez to, że ciągle nowe pytania wymyślał, chociaż wszystko było już jasne. And I remember the question he asked was that someone had just brought prasadam from Los Angeles, from the Los Angeles Rukmini Dwarkadash deity, and given it to Prabhupada, and he had taken a piece in front of everybody, in front of the deity. To pytanie dotyczyło tego, że ktoś przywiózł prasadam od Bustam z Los Angeles i Śla Prabhupada poczęstował się tym prasadam przy wszystkich, także przy bóstwach. So the devotee was questioning Prabhupada, why are you taking prasadam in front of the deity? Więc ten wielbiciel jakby podważał zachowanie Śla Prabhupada, pytając o to, dlaczego ty tak przy bóstwach jesz? Because we're told not to eat in front of the deity. Przecież mówi nam się, aby nie jeść przy bóstwach, przy odsłoniętym ołtarzu. The Prabhupada says there's another injunction that when prasadam is brought from a distance plate, we should take it immediately. A Śla Prabhupada odpowiedział na to, że jest też inne wskazanie, że jeżeli z jakiegoś odległego miejsca przybywa prasadam, to powinno się je natychmiast przyjąć. In other words, this boy should have understood that there's no fault in Śrīla Prabhupāda, and instead of challenging him, he should think, well, this is something I don't understand, but so similarly, there'll be many things that we don't understand, but with good faith, we should go forward, and Krishna will help us from within to resolve all our doubts. Innymi słowy, ten chłopiec, ten Prabhu, on po prostu podważał autorytet Śla Prabhupada i tak ciągle nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego Śla Prabhupada tutaj zjadł to prasada, no zalewał go tymi pytaniami. A tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że zawsze będą się pojawiały takie sytuacje, których możemy nie rozumieć. I to jest w porządku. Po prostu ważne jest, żeby pamiętać, że powinniśmy zaufać instrukcjom mistrza duchowego i całemu procesowi
I dzięki temu, jeżeli będziemy szczerzy w tym procesie, to Pan Kryszna w sercu, w środku nas podpowie nam, da nam inteligencję do tego, żeby to zrozumieć lub zaakceptować. But on the other side, good questions are encouraged. Not only they're welcome because they can give us opportunity to speak more on the science of Krishna. Ale oczywiście takie mądre pytania, takie rozsądne pytania są jak najbardziej wskazane i zachęcamy do tego, dlatego że dzięki temu mamy możliwość jeszcze bardziej skupić się na Panu Krysznie i jeszcze więcej o Nim rozmawiać. It's like here we've come across this verse in the Bhagavatam where Maharaj Pikshit is asking a question of Sukadeva Goswami, and just by hearing the question, Sukadeva Goswami has to check himself from going into ecstasy. Tak jak w Śrimad Bhagavatam, które czytamy, Maharaja Pariksit zadaje pytanie i tylko słysząc to pytanie, już musi się w obecności Sukadewy Goswamiego kontrolować, czy was it Sukadeva Goswami who had to control himself or Sukadeva. Okej, przepraszam, czyli Sukadeva Goswami musiał tylko słysząc pytanie bardzo się kontrolować, bo wpadł w ekstazę. And then he congratulated Maharaj Pikshit for asking such a good question, which gave him an opportunity to speak more on Krishna consciousness. I pogratulował Maharajowi Parikshitowi tak niezwykle mądrego pytania, ponieważ to dało możliwość jemu i im tam zgromadzonym jeszcze więcej na ten temat rozmawiać. So those kind of questions are welcome. I takie pytania jak najbardziej są wskazane. Give the speaker a chance to further elaborate the subject of Krishna consciousness. Zawsze starajmy się dawać mówcy, prowadzącemu wykład, jakby pogłębiać mówienie o Panu Krysznie. But if our question is just full of doubts, then we should have a little faith that if we're sincere, Krishna will remove all these doubts. Ale jeżeli nasze pytania wiecznie dotyczą tylko wątpliwości i wątpliwości, dostajemy odpowiedź, a dalej mamy wątpliwości, to powinniśmy po prostu być cierpliwi i zrozumieć, że jeżeli będziemy szczerzy w naszych, jakby w naszym dążeniu do Kryszny, to On da nam odpowiedzi w sercu. That requires our use of proper intelligence to see whether this question is valuable or not. Ale to wymaga od nas takiego właściwego, mądrego użycia naszej własnej inteligencji, żebyśmy zawsze gdzieś tam selekcjonowali, czy właściwie z niej korzystamy, zadając takie, a nie inne pytanie, czy robiąc tą, czy inną rzecz. Chapter 2, Lord in the Heart, text 1. Shri Suka Uvacha. Evam pura darayanatma yoni nastam smitim pratya varuda tushtat. Tata saraj jandam amoga drishtir yata payat prag vyavasaya buddhi. Translation. Sri Sukadeva Goswami said, formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Rupa, regained his Lord's consciousness by appeasing the Lord. Thus he was able to rebuild the creation as it was before. Rozdział drugi. Pan w sercu. Shri Sukadeva Goswami rzekł, dawno temu przed pojawieniem się kosmosu Pan Brahma, medytując o Virat Rupie, przez zadowolenie Pana odzyskał utraconą świadomość. Dzięki temu mógł odbudować świat tak, jak wyglądał on kiedyś. Report the example cited herein of Sri Brahmaji is one of forgetfulness. Brahmaji is the incarnation of one of the mundane attributes of the Lord. Being the incarnation of the passion mode of material nature, he is empowered by the Lord to generate the beautiful material manifestation. Yet due to his being one of the numerous living entities, he is apt to forget the art of his creative energy. This forgetfulness of the living being, beginning from Brahma down to the lower insignificant ant, is a tendency which can be counteracted by the meditation on the Virat Rupa of the Lord. This chance is available in the human form of life, and if a human being follows the instruction of Srimad Bhagavatam and begins to meditate upon the Virat Rupa, then revival
of his pure consciousness and counteraction of the tendency to forget his eternal relationship with the Lord can follow simultaneously. As soon as this forgetfulness is removed, the Vyasaya Buddhi, as mentioned herein, in the Bhagavad Gita 241, follows at once. Somebody can look up that 241. This ascertained knowledge of the living being leads to loving service to the Lord, which the living being requires. The kingdom of God is unlimited. Therefore, the number of assisting hands of the Lord is also unlimited. Bhagavad Gita 13:14 asserts that the Lord has his hands, legs, eyes, and mouth in every nook and corner of this creation, of his creation. This means that the expansions of different differentiated parts and parcels called jivas, or living entities, are assisting hands of the Lord, and all of them are meant for rendering a particular pattern of service to the Lord. The conditioned soul, even in the position of Brahma, forgets this by the influence of the illusory material energy generated out of false egoism. One can counteract such false egoism by invoking God consciousness. Liberation means getting out of the slumber of forgetfulness and becoming situated in the real loving service of the Lord, as exemplified in the case of Brahma. The service of Brahma is the sample of service in liberation, distinguished from the so-called altruistic service full of mistakes and forgetfulness. Liberation is never inaction, but service without human mistakes. Znaczenie. Przytoczony w tym wersecie przykład pana Brahmy dotyczy zapomnienia. Shri Brahmaji jest inkarnacją jednego z materialnych atrybutów pana. Jako wcielenie siły pasji materialnej natury otrzymuje on od pana moc stwarzania tej pięknej manifestacji materialnej. Będąc jednak jedną z rozlicznych żywych istot, ma tendencję do zapominania sztuki stworzenia. Skłonność do zapominania jest właściwa wszystkim żywym istotom, począwszy od Brahmy, a skończywszy na maleńkiej mrówce. Tendencji tej można przeciwdziałać poprzez medytację o Viratrupie. Jest to możliwe w ludzkiej formie życia. Kiedy postępując zgodnie ze wskazówkami Śrimad Bhagavatam, rozpoczyna się medytacja o Viratrupie, osiąga się jednocześnie dwie rzeczy. Pierwszą jest odzyskanie czystej świadomości, a drugą przywrócenie pamięci o naszym wiecznym związku z Najwyższym Panem. Kiedy nasze zapomnienie zostaje już usunięte, wtedy od razu pojawia się Vyavasaya Buddhi, o której jest mowa w tym wersecie, jak również w Bhagavad Gita 2.41. I werset ten mówi: o ukochane dziecię Kuru, ci, którzy podążają tą ścieżką, są wytrwali w dążeniu do celu i cel ich jest jeden, zaś rozproszona jest inteligencja tych, którzy nie mają stanowczości. Posiadanie takiej... I was just reading verse 241 of Bhagavad Gita, as you requested. Should we stop here or should I continue? No, read it in English also. Never mind, you keep going. I'll look it up myself. Thank you. Posiadanie takiej właśnie sprawdzonej wiedzy prowadzi do tego, co naprawdę potrzebne jest żywym istotom, służenia Panu z miłości. Królestwo Boże jest nieskończone, dlatego... I ilość rąk asystujących Panu jest nieskończona. Bhagavad Gita stwierdza w 13:14: wszędzie są jego ręce, nogi, oczy, jego głowy i twarze, wszędzie są, jego uszy. W taki oto sposób istnieje dusza najwyższa, przenikając wszystko. Bhagavad Gita stwierdza więc, że ręce, nogi czy oczy i usta Najwyższego obecne są w każdym zakątku jego stworzenia. Oznacza to, że takimi rękami są jego wyodrębnione ekspansje, integralne cząstki nazywane dżiwami, czyli inaczej żywe istoty. Przeznaczeniem ich wszystkich jest służenie Panu w ściśle określony sposób. Dusza uwarunkowana, nawet jeśli zajmuje pozycję Brahmy, zapomina o tym wszystkim z powodu wpływu iluzorycznej energii materialnej. Wpływ ten wywołany jest fałszywym egoizmem. Fałszywy egoizm może zostać usunięty przez przywrócenie świadomości Boga. Wyzwolenie oznacza wydostanie się ze snu zapomnienia i usytuowanie się na płaszczyźnie prawdziwej służby oddania dla Pana. Obrazuje to właśnie przykład Brahmy z tego wersetu. Służenie Brahmy jest przykładem służenia w wyzwoleniu. Jest to coś zupełnie innego niż tak zwane służenie altruistyczne, pełne błędów i zapomnienia.
Wyzwolenie nie jest nigdy bezczynnością, jest ono służeniem pozbawionym ludzkiej omylności. Okay, so interesting point how Robert is minimizing the so-called good work of the materialists, the altruistic opening hospitals and feeding the poor. Tutaj mamy bardzo ciekawy aspekt tego, w jaki Śrila Prabhupada minimalizuje te wszelkie dobroczynne, w cudzysłowie, altruistyczne czyny ludzi, którzy otwierają jakieś szpitale, czy tego typu rodzaju, tego rodzaju jakieś dobroczynne aktywności podejmują, materialnie dobroczynne. Because it's always full of mistakes and forgetfulness. Ponieważ one i tak są zawsze pełne błędów i zapomnienia. Therefore, the only solution is pure, unaltered or unaltered devotional service. Dlatego pamiętajmy, proszę, że jedynym rozwiązaniem jest takie pełne determinacji oddanie najwyższemu Panu, wykonywanie służby oddania dla najwyższego Pana. This is mentioned in Canto 1, Chapter 2, Text 6, Ahoitikiya Pratyata, that devotional service should be unmotivated and uninterrupted. W Śrimad Bhagavatam, pierwszym kanto 2.6, czytamy, że służba oddania powinna być nieustanna i nie powinno się jej przerywać. I nie powinna, przepraszam, być motywowana. In order to completely satisfy the self. I nie powinno się jej wykonywać w takim celu, żeby siebie usatysfakcjonować, bo jeżeli ją właściwie robimy, to zadowolenie przyjdzie od najwyższego Pana. And how is it we'll be completely satisfied? Because Krishna as super soul will be satisfied with us and so we'll be peaceful with him. I jak to nastąpi, że ta pełna satysfakcja wewnętrzna przyjdzie? Właśnie dlatego, że najwyższy Pan będzie zadowolony w naszym sercu i da nam taki spokój wewnętrzny i radość. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. Такой вопрос. Я слышала, что мы развиваем отношения, когда мы задаем вопросы. А вот если получается, не задаем то, что не развиваем, или как вот развитие отношений происходит? I heard that when we ask questions, so we develop relationships, but when we don't ask any questions, we don't develop any relationships. There's a half truth there. Can I translate? Więc tu się pojawiło takie pytanie, że Mataji słyszała, że jeżeli nie zadaje się pytań, to się też nie rozwija relacji. Na co Maharaj odpowiedział, że to jest taka półprawda. If we have a legitimate question, we can ask it. But if we're just asking questions to draw attention to ourselves, then that kind of questioning won't develop. It'll develop a relationship with the spiritual master. We'll feel unattracted to you. Więc no cóż, to wygląda w ten sposób, że jeżeli my zadajemy autentyczne pytania, to jak najbardziej będzie to rozwijało naszą relację z mistrzem duchowym. Natomiast jeżeli te pytania będą tylko po to, żeby przyciągnąć uwagę do nas, no to również rozwinie pewien rodzaj relacji, ale to będzie relacja, w której nasz mistrz duchowy nie będzie do nas czuł atrakcji. So that requires our proper use of intelligence to ask pertinent questions that are coming from us sincerely because of or not knowing. We can question then. If we don't know something, we can question. Dlatego też to znowu wymaga od nas tego właściwego zastosowania naszej inteligencji. I oczywiście, jeżeli czegoś nie wiemy i szczerze czujemy potrzebę się tego dowiedzieć, to takie pytanie jest jak najbardziej mile widziane i wskazane. I saw it with Srila Prabhupada. He was annoyed. He said, oh, what is your next question? Ja widziałem ten typ zachowania, gdzie ktoś zasypywał pytaniami niepotrzebnymi,
Także w przypadku Śrila Prabhupada i on był tym poirytowany. Jakie jest twoje kolejne pytanie? Tak z lekką irytacją już pytał. And later on, this devotee left Krishna consciousness. A ten wielbiciel później opuścił świadomość Kryszny. So he wasn't so intelligent. Tak więc nie był tak bardzo inteligentny. Again, good questions are very much welcome because it gives us a chance to speak more on the science of Krishna. A więc ponownie podkreślam tutaj, że właściwe pytania, czyli takie szczere pytania, kiedy my nie wiemy, się chcemy dowiedzieć, są jak najbardziej mile widziane, bo dają nam możliwość więcej rozmawiać o Panu Krysznie i więcej się o Nim dowiadywać. And next question. Czy jakieś kolejne pytania? Guru Maharaj, when we offer Krishna our poga, how to understand? Did Krishna accept it or not? Tutaj pojawiło się pytanie o bhoga, które ofiarowujemy Panu Krysznie. Skąd mamy wiedzieć, czy Pan Krishna je przyjął, czy nie? Krishna says, I'll accept it if it's offered with love. So that you have to search your heart. Are you offering this with love? Then we can be sure that Krishna has accepted it. Odpowiedź Maharaja jest taka, że Krishna bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli ofiarowujesz coś z miłością, to tak, to on to przyjmuje, więc potrzebujemy zajrzeć w głąb naszych serc i zastanowić się, czy to ofiarowanie robimy z miłością. So that you have to ask yourself. Ale o to należy zapytać już samego siebie. Anyone else? I have a follow-up question. Hare Krishna. My question is, if we don't have love in our heart and we just try to develop it, would it be sufficient for Krishna if we offer it with some respect? I to jest takie pytanie, co w sytuacji, w której nie mamy jeszcze do Pana Kryszny miłości w sercu, czy byłoby pomocnym, jeżeli chociaż z takim szacunkiem będziemy starali się robić to ofiarowanie. That may be acceptable, but still Krishna is asking for love. To może być akceptowalne, ale znowu Pan Krishna mówi wyraźnie, że on prosi o naszą miłość. You find something in Krishna that you don't love? Czy jest cokolwiek w Panu Krysznie, czy można tam cokolwiek znaleźć, czego się nie kocha? He's so kind that he even we've turned away from him, we are competing with him, still he's inviting us to come back. Zobaczcie, on jest tak niesamowicie łaskawy, że nawet kiedy z nim konkurujemy, nawet kiedy się od niego odwracamy, robimy różne naprawdę niemądre rzeczy, on zawsze bardzo cierpliwie i łagodnie zaprasza nas do tego, żebyśmy wrócili do niego. Even Putana witch came to poison him, but he accepted her as a mother because she offered her breast. Nawet zobaczcie, wiedźma Putana, która przybyła do niego, kiedy był malutkim dzieckiem, żeby go otruć, ale on i tak przyjął ją jako swoją matkę, ponieważ zaoferowała mu swoją własną pierś. He's so eager to have us come back to the spiritual world so he can enjoy with us. On nie może się doczekać tak naprawdę, kiedy my wrócimy do świata duchowego i będzie mógł z nami różne rozrywki odrywać. He's so unhappy to see us suffering in separation. On naprawdę jest nieszczęśliwy, nie jest zadowolony z tego, że my tutaj w oddzieleniu od niego tak bardzo cierpimy. Therefore he comes and personally speaks Bhagavad Gita. Dlatego przychodzi i osobiście wygłasza Bhagavad Gita. And he tells us we can approach him by offering a leaf of flower in love. I mówi nam wyraźnie, że my możemy się do niego zbliżyć, rozwijać z nią tą relację poprzez ofiarowanie mu liścia, kwiata z miłością. So at least you should have a little affection for Krishna. Więc chociaż odrobinę takiego uczucia powinno się tam pojawić dla Pana Kryszny. It's so sweet. To jest takie słodkie. On jest taki słodki. Please love Krishna.
Proszę was, kochajcie Pana Krishna. Anyone else? Yes. So I have a question about Virat Rupa form, because I've always thought that Sri Krishna's form is the ultimate and, of course, the most loving one to meditate on. Mm. Yeah. So if we are attracted to Sri Krishna's form, should we still, is it still helpful to also meditate on Virat Rupa form, or is it okay not to? Moje pytanie do... Oh, sorry. Moje pytanie dotyczyło tego, że tutaj jest powiedziane w tym wersecie, żeby medytować o Virat Rupie, czyli tej formie kosmicznej Pana, takiej potężnej, a no, zawsze mi się wydawało, że skoro Pan Krishna jest tą najwyższą, ostateczną formą, to może lepiej jest medytować o Nim. I pytanie dotyczyło tego, czy kiedy rozwijamy już atrakcję do Pana Kryszny w tej Jego formie, jako Pana Kryszny, nadal powinniśmy medytować o formie Virat Rupa. The idea is that we're in the material world, so we'll see some wonderful thing, and then we can relate that this is just a aspect of Krishna's Virat Rupa. Więc to polega na tym, że kiedy jesteśmy w świecie materialnym i widzimy coś pięknego, to możemy patrzeć na to i doceniać to jako właśnie manifestację właśnie tej formy Virat Rupa Pana Kryszny. But if we're able to remember Krishna in the Shamsunda form, of course, then that is the highest goal. Ale jeżeli jesteśmy w stanie pamiętać o formie Shamasundara nawet w takich momentach, to oczywiście jest to ostateczny cel, najwyższy cel. This is the form we meditate on, the threefold bending form, playing a flute. To jest właśnie ta forma, o której my medytujemy, ta zgięta w trzech częściach ciała forma, na której Pan Krishna gra na flecie. More questions? Są jeszcze jakieś pytania? Okay, we can chant japa together. Możemy poinformować teraz japa? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krish
Krishna 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 Kr
Krishna, Guru Rama, Rama Rama, Krishna, Guru Rama, Rama Rama, Krishna, Guru Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Krishna, Guru Rama, Krishna, Krishna, Rama Rama, Rama Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za towarzystwo i za tłumaczenie. Dziękuję bardzo. Przepiękny pan Ryszyngadesz.